Dzień dobry, zaczynam tego vloga od jednej z moich ulubionych życiowych maksym. Jak jest ci źle, jesteś zmulona i źle się czujesz, to jak ci smutno, jak ci źle, samoopalacz, nałóż se. No ja nałożyłam samoopalacz i taka lekko już złocista skóra, bo tu prawie od razu mam efekt, sprawia, że czuję się lepiej. Na szczęście Luis się obudził. Dlaczego na szczęście? Bo strasznie chrapał. Luisek, ja nie wiem, o co ci chodzi? Czemu ty tak chrapiesz? Co? Nie wyspałeś się w nocy? Na mojej poduszce? Tak by the way? Więc chociaż jeden hałas mniej, ale co chwilę tutaj słychać stukanie, gdyż trwa u nas remont dachu i też elewacji, bo tam robimy docieplenie i jakieś tam małe kosmetyczne rzeczy. Więc naprawdę w ciągu dnia tutaj jest mega, mega głośno. Bolesna dla ludzi, którzy nie lubią ćwiczyć albo nie przepadają za dietami, a chcą wyglądać szczupło, to tutaj ta metoda jest przed wami. Odpowiednio dobrany outfit. Już nie chodzi o sam czarny kolor, ale też o fasony i proporcje. Przedłużona marynarka z lekkim taliowaniem już sprawia, że wyglądam na dłuższą i szczuplejszą. Do tego poduszki w ramionach też korzystnie poprawiają proporcje i sprawiają, że moje szerokie biodra, bo ja mam szerokie biodra, wyglądają na węższe. Już nie wspomnę też o tym, że ten przykrótki top odsłania najwęższy punkt w mojej sylwetce, czyli talię, i to też daje takie poczucie, takie złudzenie, że jestem szczuplejsza. No i właśnie szersze biodra i dużą pupkę zakrywamy takim dłuższym żakietem. I do tego obcisłe bardzo spodnie z długą nogawką, która jest rozcięta i ona leży na dużym bucie. To są Balenciaga Triple S różowe, więc jedyny wiosenny akcent. Zaraz wam pokażę, jaka jest pogoda. To jest właśnie jedyne, co pokazuje, że jest wiosna, bo ten strój jest adekwatny do dzisiejszej pogody. No i zobaczcie, to też sprawia, że nogi wyglądają na dużo dłuższe i szczuplejsze, czyli taki fason. To są takie elastyczne spodnie z Zary, ja już je kupiłam dość dawno temu. Marynarka też jest z Zary, top jest z Reserved, okulary czarne, chociaż one... Chciałabym powiedzieć, że one nie wyszczuplują, ale ta twarz też wygląda jakoś tak korzystniej. No, jestem trochę dzisiaj w ogóle spuchnięta tam przez jakieś swoje dziwne rzeczy. Więc kurde, szybko, bezboleśnie i do tego zupełnie przy okazji też wyglądamy bardziej elegancko. Bardzo polecam moje porady stylizacyjne i jeszcze wam chciałam powiedzieć, że nie mogę się doczekać, aż będę miała dłuższe włosy, bo wiecie, że to są moje stare doczepy, które wyjęłam z szafy i sama sobie doczepiłam. Szafa mi dzisiaj bardzo ciekawa przesyłka, także otworzymy ją razem. I nie będę ukrywać, że na nią nie czekałam, bo na nią bardzo czekałam. I to jest, moi kochani, taki ręczny blender polskiej marki, w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale Blendigo to jest polska marka, w której można szybciutko zrobić sobie koktajl, rozkruszyć nawet lód, bo on jest naprawdę bardzo mocny, poręczny i na jednym ładowaniu do 20 koktajli można stworzyć. I to jest, o Jezu, jakie słodkie, o ja pierdzielę, dobrze, ja to dzisiaj od razu otworzyłam. A wiecie, nie zabierałam się do tej paczki, jak pies do jeża, na przykład przez 2 tygodnie, bo ten ananas był cierpiał. No i światełka może by się rozładowały. I słuchajcie, te blendery, odkąd ja zobaczyłam u Fit przepisy od baletnicy, to stwierdziłam, że muszę mieć taki blender. I teraz... Moi drodzy, ja bym go i tak kupiła, nawet gdybym go nie dostała w ramach współpracy, bo on ma najtańszą cenę w historii. Na dole pod filmem macie wszystkie detale na ten temat. On nigdy nie był jeszcze tak tani, a to dlatego, że teraz w miesiącu maj są ich 3 urodziny, także Blendy, wszystkiego najlepszego i cieszę się, że w końcu cię mam. I tutaj jest ich zaproszenie, żebym zrobiła sobie koktajl piña colada. Ja mleko kokosowe, o mam akurat mleko kokosowe, idealnie, ananas w kawałkach, będziemy musieli pokryć tego gagatka, wiórki kokosowe, cukier, lód i procenty. Procenty o tej porze to tak niekoniecznie, także otwieramy go.
I abstrahując od baletnicy, to widziałam ten sprzęt na kilku innych kątach i stwierdziłam, że on będzie idealny na wiosnę i lato, właśnie jak jest dużo owoców. Albo warzywa w zasadzie mam przez cały rok, chociaż owoce pomarzone ja mam też zawsze w zapraszarce przez cały rok, ale on jest ładny. I on występuje w 5 kolorach i jeszcze teraz są 3 dodatkowe kolory urodzinowe, w tym przepiękna zieleń, a ja wybrałam kolor roku i abstrahując od tego, że to jest kolor roku, to ja bardzo lubię właśnie taki kolorek. Wygląda bardzo porządnie. Dokręć zanim uruchomisz, zaraz go sobie przemyję. Muszę przeczytać, jak się go używa. Tutaj mamy ładowanie. Tak to wszystko wygląda. Aha, bo to trzeba tak naprawdę mocno dokręcić, żeby nie było jakiejś niespodzianki podczas miksowania. No i ręcznie sobie go tutaj naciskamy. Przestraszyłam się. No tak, biorę blendę do ręki. W ogóle się nie spodziewałam, że on będzie blendował. No w ogóle się nie spodziewałam. Jezu, jak szybko. Dobra, obieramy. Zmiksowałam te kostki lodu, bo chciałam, żeby one były mniejsze, ale żeby były wyczuwalne. Więc tak to wygląda. Zobaczmy, czy ten drink urodzinowy bezalkoholowy jest smaczny. Ale dowaliłam wirków kokosowych za dużo. Ale to jest takie smaczne. W ogóle bardzo dobra na nas. Także Blendy, wasze zdrowie! Cieszę się bardzo, że ten sprzęt dołączył do mojej gadżeciarskiej rodziny. Teraz jak sobie kupicie ten sprzęt za, powtórzę to, najniższą jak dotychczas kwotę, on nigdy tak tani nie był, to możecie wziąć udział w konkursie i wygrać jeszcze wakacje w Grecji albo wejściówki do Energylandii. Ja sama wezmę udział, bo w Energylandii byłam 2 razy i 2 razy się świetnie bawiłam i w tym roku chętnie bym pojechała jeszcze raz. Jak wyjadę, to go zabiorę ze sobą. W ogóle zobaczcie, tu ma fajną rączkę. Mega fajnie jest zaprojektowany, porządnie wykonany, ja jestem w szoku i teraz już rozumiem, dlaczego tyle ludzi go poleca. No i super, że polska firma, nie? Jestem ciekawa, możecie wejść na ich stronę, link wam zostawię na dole, który kolor najbardziej wam się podoba. Ja miałam taki problem, żeby wybrać, jak już odrzuciłam wszystkie, których nie chcę, to zostały mi 3 i poprosiłam o pomoc moją przyjaciółkę, bo serio nie potrafiłam sama się zdecydować, w ogóle jak dziecko, ale są naprawdę śliczne. Wy pojechali, więc mogę wam uchylić rąbka tajemnicy. Nasz dom się powiększa, dosłownie. Zobaczcie, jakie to jest grube. To jest taka warstwa docieplająca. Wydaje mi się, że ona miała być cieńsza, nie wiem czemu, w końcu jest taka. Tutaj widać te kloce, więc razem z tą zmianą zmieniamy też elewację. Ona była taka żółtawo-kremowa. A teraz jaka będzie? Kurczę, no nie powiem wam, ale jak będziecie oglądać moje filmy, to zobaczycie. Co? Ale to dziwnie wygląda. Oliwia dzisiaj rano do mnie przybiega i mówi: mamo, mamo, ktoś się na mnie gapi za oknem, a tutaj pan na rusztowaniu. Także Oliwia teraz nie ma za bardzo intymności, bo ona nie korzysta z zasłon. Oliwia nienawidzi zasłon. Jest jeden stopień dalej niż ja, bo ja nie przepadam za firanami, zasłony lubię, a Oliwia nie znosi ani tego, ani tego. Więc no coś za coś, coś za coś, moi drodzy. Strasznie dziwnie się czuję, patrząc na ten dom. No ale wiadomo, że to jest dopiero taka warstwa jakby izolacyjna i on będzie miał zupełnie inny kolor. Ale właśnie
To jest totalnie schizujące, że te mury teraz są takie grubsze i tu będzie na przykład wężej, żeby przejść. Zmiany, zmiany. Bardzo się cieszę, że w końcu sobie możemy pozwolić na to, żeby zrobić ten remont i też naprawić dach, bo kurczę, no nie mogłam się po prostu doczekać, szczególnie tego aspektu wizualnego, aż tutaj będzie to wszystko takie odnowione, nowoczesne bardziej. No i potem jest duża szansa, że na co przyjdzie pora. Zgadnijcie, o jakim remoncie marzę najbardziej od 2 lat. Możecie napisać na dole. Mój piesek dzisiaj zrobił bardzo brzydką rzecz. Mianowicie zdjęłam poszewki z poduszek wczoraj, żeby dzisiaj je przeprać. Co też uczynię pewnie wieczorem. Takie białe, bo ten obecny tutaj pieseczek jakoś się rozgląda. Z kim ona rozmawia? Chodź. Strasznie je ubrudził. No biały, wiadomo, przy psie. To jest masakra. I ogólnie te wkłady do poduszek leżały tutaj na boku i Luis dzisiaj jedną rozszarpał na pył. Aż żałuję, że nie mam zdjęcia, ale zatem mam zdjęcie kapci hotelowych, tutaj wam wstawię, które przywiozam sobie. Ja zawsze z hotelu przywożę kapcie fotelowe i się tego nie... Fotelowe? Kapcie hotelowe i się tego w ogóle nie wstydzę. To jest moja pasja podróżnicza. Więc z mojej kolekcji ostatnie klapeczki, jak wróciłam z weekendu z koleżankami, to leżała nierozpakowana walizka przez dobę. Następnego dnia ją rozpakowałam, a jeszcze się chciałam pochwalić, że jak wróciłam z majówki, od razu jak weszłam do domu, to rozpakowałam walizkę, także ja robię ogromne postępy w pracy nad moją sprawczością. A to jest mój wielki kompleks, bo kurczę, jednak bardzo dużo rzeczy odkładam na ostatnią chwilę i właśnie z tym walczę od lat, a ostatnio mocniej i tak nawet wygrywam. No nieważne. No i leżała ta walizka nierozpakowana i pies sobie normalnie wszedł do góry i tą piękną mordką wyjął kapcie z walizki i je rozszarpał. Więc on lubi takie zabawy i on lubi czuć się jak szczeniak.